koledzy, może kilka słów odnośnie tego, jak to u mnie z tym parowaniem przebiegało. Od czego może zaczniemy? No, akurat tutaj na gołębniku rozpłodowym po prostu no, są 3-4 przedziały praktycznie tych gołębi, z których chcę pociągnąć młode, ze względu na to, że no, ten na 2023 rok bardziej chcę zacząć większą grupą od gołębi młodych. Co prawda jest też spora grupa gołębi, które no, wykonują wolne obloty do lotów z przeznaczeniem, ale no, tych gołębi rozpłodowych, nazwijmy to rozpłodowych, z których po prostu będę ogólnie chciał wyciągnąć, tak jak mówię, tą większą liczbę gołębi młodych, to po prostu jest tego dosyć sporo, bo wszystkich cel mam 56, więc praktycznie na ten moment już 50 cel gołębi na pewno już jest połączonych, sparowanych, o to mi chodzi. Wszystkie praktycznie cele, tak jak widzicie tutaj, są, koledzy, no takie same, czyli musiałem zastosować ten karton, który moim zdaniem powoduje to, że przynajmniej u mnie zaobserwowałem, że te gołębie jak gdyby po zimie, jak mają kłaść pierwsze jajka, samiczki, to zdecydowanie jakby chętniej siedzą w tych miskach, kiedy właśnie ten karton jest. Ja zauważyłem po prostu, że wolą, kiedy jest dla nich bardziej tak troszeczkę ciemniej, troszeczkę czują się wtedy, wydaje mi się, spokojniejsze są, i to też się przekłada na to, że te samiczki, no szybciej, powiem szczerze, wydaje mi się, kładą te jajka równo, nie ma gdzieś tam, że się ociągają. Tak mi się, tak przypuszczam ja, tak mi się, tak to zaobserwowałem. Także koledzy, no wiadomo, były samczyki, widzicie, gołębie się cały czas parują. Były samczyki, które zajmowały akurat na przykład w tym przedziale zajmowały samczyki po dwie cele i powiem szczerze, że no tu troszeczkę akurat miałem z nimi trochę roboty, bo były takie samczyki, że na przykład po sąsiedzku zajmował cele i wyganiał gołębie. Tutaj na przykład te gołębie, ten samczyk, który tutaj siedzi sobie, to praktycznie dzisiaj dopiero widzę, że te gołębie są spokojniejsze, bo to znaczy siedzą u siebie w celi, bo na przykład ten kolega obok, niebieski samczyk, ich tu bardzo, że tak powiem, gniót z tej celi wyganiał. Cóż, podobnie było w tej celi, ten samczyk też był taki jurny, że tak powiem, i tu z tej celi te gołębie też wypędzał ich, ale już się to ustabilizowało. I koledzy, jeszcze była taka sytuacja, cały czas jeszcze tu mam problem z tym samczykiem. O, tutaj zajmuję tą dolną celę i górną, i dolną. I teraz tak, jest samczyk, który powinien w tym dolnej celi być. Ja może tu kamerą przejadę. O, i samiec to jest ten. Zamiast siedzieć, koledzy, zamiast siedzieć tu w tej celi, to siedzi na podłodze. I tak go co jakiś czas w tej celi przymykam, ale że jest to gołąb młody, praktycznie roczny, no to u mnie po prostu on nie daje rady z tym samcem. Ten samiec jest duży, silny, goni go. Mają tu cele, ale jak ten tylko
czy jakikolwiek inny samczyk wskoczy, po prostu jest momentalnie stąd wyganiany, więc widzicie, że no, nie jest tak do końca z tym parowaniem, pstryk i wszystko jest elegancko. Też trochę wymaga to poświęcenia czasu, ale ogólnie no tutaj praktycznie wszystko jest już koledzy połączone. Widzicie, te gołębie już sobie spokojnie siedzą. Efekt końcowy jest zadowalający, jak się tu popatrzy, że wszystko elegancko sobie ładnie siedzi razem, ale prawda jest taka, że trochę czasu niestety musiałem poświęcić, przesiedzieć tu w tym gołębniku, żeby to trochę było tak, jakbym chciał, żeby było. Też u mnie robię w ten sposób, że te gołębie po prostu wypuszczam tutaj na korytarz. No, są te drzwi przesuwne, więc mogę sobie pozwolić na to, że na przykład puszczam sobie tam jeden przedział na część korytarza, tutaj przesuwam te drzwi, tu wychodzą stąd te i tą słomę, mogą się z tą słomą trochę pobawić, ponosić sobie tam do gniazda. Też mi się wydaje właśnie, że trochę tak jak gdyby bardziej te samczyki nakręca, samiczki zresztą chyba też, bo zauważyłem przynajmniej przez ten tydzień, jak to robię, że te, które nie chciały pójść w pary, no to zdecydowanie jak gdyby zachęciło ich to dodatkowo, bo widziały, że inne gołębie po prostu parują się. I dodatkowo one też tutaj do tych samczyków, na te samczyki zaczęły zwracać uwagę. Prezentuję wam właśnie te skorupy pokruszone, wysuszone w wysokiej temperaturze. Może być to w piekarniku zrobione, jeśli macie taką możliwość. Możecie to zrobić w jakimś, że tak powiem, rondelku, w którym możecie to wysuszyć, te skorupki świeże. I ja to gołębiom, koledzy, w takiej drobnej formie dodam bezpośrednio do tej ziemi, którą w dalszej części wam po prostu w tego filmu przedstawię. Myślę, że nie jest to żadną nowością, natomiast warto sobie po prostu to teraz przypomnieć. Jaja, skorupy jaj kurzych, wielu hodowców też, koledzy, w swoich hodowlach używa. I teraz, koledzy, młotek. I rozbijamy tę cegłę na drobno. Z takiej cegły po prostu biorę młotek, rozbijam ją na drobno, żeby ostrze. Tutaj jak macie taką cegłę z takim osadem troszeczkę zielonym, to przyznam szczerze, że ja na przykład takiej cegły nie tłukę,
tylko ewentualnie ją myję pod bieżącą wodą, ponieważ wydaje mi się, że taka zielonka, która tutaj przywarła, no raczej może gołębiom jakieś tam problemy w przewodzie pokarmowym, żołądkowe, czy nawet jakieś bakteryjne, E. coli, czy coś może z tym być związane. Być może się mylę, ale tego nie stosuję, takiej cegły. Staram się, żeby ona była czyściutka, tak jak tutaj wam pokazuję. I z takiego czegoś dopiero biorę i kruszę to i podaję gołębiom. I to, co już koledzy na kanale pokazywałem. Mieszam to wszystko, a chodzi mi tutaj o film bodajże z zeszłego roku pod tytułem Kołacz za 1 grosz. Także jeśli ktoś chce, to może sobie u mnie na kanale tego filmu poszukać. I tam jest też pokazane troszeczkę inaczej, jak ja to też robię w formie takich kołaczy, gdzie używam tam wody. Mieszam to dosłownie w wanience od kąpieli, gdzie gołębie się kąpały, czy jakieś ziarenka możecie tu wrzucić z mieszanki, czy możecie wrzucić tu ryżu, trochę gryki według własnego uznania, żeby te gołębie to pobrały. I co, skrupy z jajek potuczone, troszeczkę ziemi, jak macie dostęp do ziemi jakiejś takiej typu, że tak powiem, leczniczej ziemi, no okrzemkowa to jest bardziej do odrobaczania, ale na przykład do jakichś humusów, że tak powiem, to można sobie to po prostu stosować i mi się wydaje, że ta forma jest najlepsza, bo gołębie zwyczajnie to pobierają według zapotrzebowania. I tyle. Jest nieźle. Nie stosuję akurat tutaj doświetlania, nie stosuję dogrzewania, a i tak te gołębie się połączyły. No, są zdrowe, widać. Sprzątam tutaj kał, więc widzę, że jest wszystko ok. Falczyki widzicie cały czas, gdzieś któryś coś donosi. No, pomału to wszystko po prostu się zaczyna kręcić.